Hejka kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Strauss i dzisiaj widzimy się w kontynuacji Max Payne 3 i zaczynamy tutaj bardzo proszę zginąć! Dostał w dupala i dopiero zginął. Okej. A ja nie mam już praktycznie życia już na samym początku odcinka. Co się stało? Dlaczego tak się stało? Nie wiem, oczywiście moje dzbanosu tutaj się dało we znaki już na samym początku odcineczka. Chyba żyjemy. Czy ktoś tam jeszcze do mnie przybiegnie, czy nie? I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. To raczej też na ciebie niczego dobrego nie czeka, także nie ma różnicy w sumie zbytnio, gdzie będziemy się znajdowali. Tutaj wszystkie drzwi są pozamykane. Ja sobie w każdym tak dla czystego sumienia wejdę, żeby mieć tutaj możliwość podniesienia jakiejkolwiek apteczki. Proszę, gdziekolwiek. Ile pieniążków? Max, nie mógłbyś tego zabrać sobie przy okazji, jak już tutaj jesteś? O, są tapsy, dobra. Jedna sobie zjemy i chyba lecimy dalej. Ten pistolecik całkiem fajny był, dobrze mi się z niego strzelało, także chyba sobie przy nim zostanę. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Czy lepiej się tam nie pchać, Max? Lepiej tutaj po cichaczu sobie to wszystko zrobimy. Luckily for me, for once the police arrived just in time. Nie ma tam żadnych leków. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. No działało nawet, tak nawet okej, bym powiedziała. Tutaj nam się brama otworzyła, także zapewne tutaj dziś musimy się udać. Dobra. Tam nikogo nie ma, nie możemy też tam pójść. Ja bym sobie Co robisz, Max? Idź do przodu, a nie do boku. Nie wiem, o co chodziło. Jakaś zwiecha mi się tutaj zrobiła, ale już jest chyba okej. Mam nadzieję, że Max nie będzie mi tutaj świrował. Dobra. Strzelamy ładnie w główeczki, żeby tutaj nie tracić naboi głupio. Wyjdź za tej zasłony, Max. Nie tak to do końca chciałam zrobić. Chciałam to zrobić jakoś tak bardziej subtelnie. I na przybliżeniu, no ale skoro Max postanowił tak z buta wjechać gwałtownie, to nie będę się z nim tutaj kłóciła. W końcu przyniosł to taki sam efekt, jak ja bym to zrobiła. Jak go wyrzuciła na tą umywalkę. Żyjesz jeszcze? Halo, chłopie? Nie, nie żyję. Ale tutaj będzie nam się szykowało chyba dużo strzelania. W końcu jesteśmy w samym środku więzienia, gdzie byli sami uzbrojeni typiarze. A tutaj jest większość zabita już tych więźniów. Chyba nikogo tutaj nie oszczędzili zbytnio. Jak już się tutaj zamieszki rozpoczęły, to każdy skończył tak jak ci tutaj, przeciągnięci po podłodze w plamie własnej krwi. Lewo, prawo? Chyba do tych drzwi tutaj gdzieś? Dobra. Slow motion wyłączmy sobie. Max, podnieś się. I na spokojnie. Ale mnie dziachnął. Dobra. No potężny strzał mi zadał. Połowa życia mi zeszła. Już po apteczce, moi drodzy. Także no jest niezbyt ciekawie. Tutaj możemy gdzieś wejść. Tutaj możemy, może będzie jakaś apteczka. Jest apteczka, dobrze. A czy to były jakby cele, więc to chyba więźniowie mieli problem z lekami, a nie glina. Ale co ja tam mogę wiedzieć, Max? Ty wiesz lepiej? Dobrze. O, oni już chyba nie są uwięzieni, oni już chyba nie żyją. Dobra, chowaj się, Max. Czy tam ktoś jest? Czemu ty jeszcze żyjesz, przyjacielu? Dobra, przeładujmy sobie broń. No tutaj ktoś jeszcze jest, ewidentnie. Dwóch, trzech. Ale na spokojnie. W główeczko mu celujmy. Schowaj się, Max. Żebyśmy głupio tutaj obrażeń nie dostali. Ajajaj, akurat przeładowywał sobie. To był... To była jego zguba. Dla mnie to był szczęśliwy traf. A teraz to nawet nie mam pojęcia, co to było. Dobra, ten dostał w główeczkę idealnie. Ty jeszcze żyjesz? No już chyba nie. No jaka szkoda, przyjacielu. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Mi się wydawało, że tam jeszcze jeden
ty pochodził, aczkolwiek nie widzę go i mi się tutaj włączyła ta scenka, która zawsze jest przy ostatnim przeciwniku w pomieszczeniu danym, także mam nadzieję, że tutaj więcej ich nie spotkam. Znaczy, spotkać ich na pewno spotkam, ale że mi nie dojadą w tym momencie tutaj teraz. Coś musimy przełączyć, tak, Max? Security. Dobra, mamy kolejne środeczki, wow. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial. Tak, no bo przecież to ukrywali. Czego ty się, Max, spodziewałeś, że będzie tutaj wykaz tych wszystkich ludzi? No, raczej to był słaby plan, gdyby tutaj takie coś robili. Na pewno swoje rejestry mają, ale gdzieś tajne i bardzo ukryte są. Okej, okay, wychodzimy na jakąś wielką, otwartą przestrzeń. Wyrzutnia rakiet. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. A skąd on taką broń zabrał? He left off. And then immediately regretted that decision. Oj, Max. Okej. Ej, co, czemu? Przecież co? Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Nie zmarnowało się, moi drodzy. Trafiliśmy idealnie w środeczek. O Jezu, ile tutaj typa teraz wyleci do mnie. Dobra, spróbujmy im celować w główki. Dobra, przeładujmy. Przesuńmy się troszeczkę. Nie, tutaj to nie ma sensu, żeby się przenosić gdziekolwiek. Ojojoj, Max, bo ty mi zaraz zginiesz, chłopie. Chłopie, chłopie, chłopie. Ilu ich tam jest? Dwóch, trzech? Dobra, celujmy w główki. Schowaj się za samochód, Max. Przeżyliśmy. Na razie ten fragmencik przeżyliśmy, ale na jak długo go przeżyliśmy, moi drodzy? Ja bym sobie tą wyrzutnię podniosła jeszcze, tak na wszelki wypadek, nigdy nie wiadomo, kiedy mi się to przyda. Z pistolecikiem mogę chodzić, wyjdź mi za tej zasłony. Ja coś czuję, że tutaj to się nie skończy na tych jednych przeciwnikach. Czy będzie tutaj zdecydowanie więcej. Ale na razie tutaj nikogo ani z lewej, ani z prawej nie widzę. Aczkolwiek to nie wiem, czy to mnie pociesza, bo jestem dzbanem, więc nie wiadomo, co mnie tutaj zaraz spotka. Ojojoj. Postrzeliłam chyba nie tego, co powinnam. O, mamy tutaj złotą broń, także ja sobie podejdę i ją zbiorę. Gdzie to jest? Jakim dzbanem trzeba być, żeby zginąć w taki żałosny sposób? No dobra, ale przeczekajmy to. Biegnijmy, schowajmy się za zasłonę, podnieśmy broń i wyczekajmy. Wow. Dobra, ty teraz lecimy tutaj, podnieśmy sobie to i schowajmy się może za tym murkiem. Dobra, przełączmy się na zwykłą broń. Ajajaj. Nie wiem, czy oni oberwali z tego w ogóle, czy nie. Ojojoj, chyba tak. Przeładuj broń, Max. Dobra, jeden pad, dwóch, trzech. Schowaj się za murek, Max. Co ty tak powoli chodzisz? Mam dwie apteczki w ogóle. No, wychyl główkę, przyjacielu. Ajaj, mi pięknie tutaj główkę wystawił. Jeszcze się zawiesił na chwilę, stał tam na swoich nóżkach. No gin, przecież widzę, że tam jesteś i giniesz. To chyba wszyscy na ten moment. Także czekajcie, jakbym chciała tutaj jakąś normalną, rozsądną broń podnieść. Może to będzie takie rozsądne? Co to jest?
Granatnik! To może być przydatne w dalszej części tej poziomu, także... Żałosne, Paula. Bardziej żałośnie się tego nie dało zrobić, także ja się przyłączę na pistolero. Broń tutaj jest podniesiona, także... O, co się stało? Co się wciska? Halo? Gro, proszę tutaj nie odwalać. Proszę nie odwalać dziwnych rzeczy. Dobra. Czemu on jeszcze żył? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Oj, zdecydowanie to by była chyba lepsza opcja, Max, niż takie coś tutaj. Okej, dwóch padło. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Tutaj możemy się schować za murek i mamy kolejną część złotej broni. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Nie, ja wolę mój granatnik, ale i tak będę szła z moim pistolecikiem. Z nim się czuję jakoś tak mega bezpiecznie, mimo że to jest taka, no, dość podstawowa broń. Jakiegoś wielkiego damage'a nie zadaje. To jednak mi się nim bardzo dobrze walczy. Chodźmy tutaj całkowicie od tej strony, może jakieś tapsy będą. Tutaj są kolejne tapsy, że widzę. 3 razy, no i co, jakaś siłownia. Jak się uderzył w ogóle o ścianę. Dobra, Max, podbiegnij do tego mureczka. A mnie no zaswędział. W takim momencie, no proszę, nie rób mi tego. Dobra. Czemu ty jeszcze wstajesz? Hallo, chłopie. Coś się ogarnie. Ile możesz przyjąć kulek w twarz? Takich rzeczy nie wolno tutaj robić na takim posterunku. Myślałam, tam z prawej strony ktoś idzie, ale chyba nie. Chyba sytuacja jest w miarę opanowana, także przebiegnijmy się tutaj po tym wszystkim. Gdyby to wcześniej nie było wiadome, Max. Przecież tutaj taki hałas zrobiłeś, taki harminder, że zapewne wszyscy już wiedzą, że tutaj jesteśmy. Więc nie mów, że teraz tutaj to strzelanie jakoś mega bardziej zwróciło na ciebie uwagę. Bo w to nie uwierzę, przyjacielu. Naprawdę, w to nie uwierzę. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj do tej łazienki. Może tutaj znajdziemy jakieś środki przeciwbólowe albo coś takiego. Dokładnie. Czyli co, będą jakieś wzmocnione? Nie pogniewałabym się, gdyby mi całe życie przywracało. Latarka. Może nie będę... Jeżeli ktoś tam więcej był, to zginęli wszyscy. No dobra, tutaj jest ich 2, 3. No nie, no. Czy to... Nie, to jest gaśnica tylko, to mi nie powinno wybuchnąć. Ale dostał w łopetynkę. Dobra, ja bym sobie tutaj chciała przekłócać, zobaczyć co tutaj będzie. Nic tutaj nie będzie, bo jest zamknięte pomieszczenie. To jest jakieś większe. Ja bym sobie tę broń podniosła. Wygląda na taką lepszą i na więcej naboi na pewno. Jakoś tak mam wrażenie, że na tym etapie teraz znajduję o wiele więcej tych złotych broni, niż mi się to udawało wcześniej i nie wiem, z czego to wynika, że teraz robię po prostu lepszy explore. Czy wtedy te bronie były jakoś tak mega poukrywane? No dobra, ale ciągle głupio się wpakowywuję do przeciwników. Jeden padł. Ajajaj, oczko, nosek, wszystko poszło za jednym razem. Dobra, kamery bezpieczeństwa ciągle chodzą, mówisz. Czyli co, nasza misja będzie teraz polegała na tym, że lecimy i próbujemy je wyłączyć. Kolejna złota broń. No ładnie nam tutaj poleciało to. Udało nam się złożyć całą złotą broń, także jestem bardzo pocieszona tym faktem.
I figured I should check out the security monitors while I had the chance. No dobrze, spokojnie, nie gorączkuj się, Maxi, przecież lecimy, spokojnie, trzeba zrobić explore. Są rzeczy ważne i ważniejsze, moi drodzy, i explore zaliczy się do tych ważniejszych przede wszystkim. Bo bez niego to byśmy daleko tutaj nie zaszli. Nawet byśmy nie znajdowali amunicji, którą byśmy mogli się posługiwać tutaj w walce z potworami, boże, z przeciwnikami. That's what happens when you hand some roided up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. Maski gazowe. And of course, they were headed my way. Dobra. Dobra, chyba padli. Tam ktoś jeszcze ma jakiś snajperski karabinek. Dobra, chowaj się, Max, chowaj się, chowaj. Oj, jest ich tutaj zdecydowanie więcej. Dobra, tutaj. I ten tutaj jeszcze do mnie leci. Chowaj się, Max. Przeładujmy broń. O, środki przeciwbólowe, to przy okazji sobie je podniosę. I mam nadzieję, że nie stracę przy tym życia. W ogóle jaki głupi, dlaczego on postanowił do mnie podejść? Max, schowaj się, przeładujmy. Dostał, dostał. Czyli mamy jeszcze dwóch. Tutaj jeden typek i drugi typek jest za tym. Dobra, schowajmy się, Maxik. Kurde, nawet całkiem nieźle mi tutaj poszło, jakby z ilością życia. O wiele lepiej niż na początku mi to wychodziło w dzisiejszym odcinku. Zdecydowanie, to musicie przyznać sami, także myślę, że ta akcja tutaj zasługuje na serdeczną łapeczkę w górę, żeby dać mi tej motywacji do dalszego nagrywania. Coraz goręcej. No oni przyjechali windą. Oni przyjechali windą, Max. A czy ty wyłączyłeś w końcu ten system ochrony tutaj, czy nie? Czy my tutaj wyszliśmy i nam się odpalił skrypt? Wait a second. Czy my mamy w ogóle też windą pojechać? Co się teraz dzieje, Maxik? Bo ja nie do końca ogarniam, co mam teraz zrobić. A, dobra, dobra, dzięki, Max. Już rozumiem aluzję. Obojętnie którą windą? Obojętnie chyba. There was one thing I learned since being in Sao Paulo. It was that me and the local elevators were not a good mix. Ty zawsze, Maxik, miałeś problem z windami w każdej części, tak coś mi się wydaje. A ty skąd tutaj wyleciałeś, przyjacielu? Z drzwi? Aptyczusia. Jak piękniusio tutaj, i co? I co? Co my tutaj będziemy mieli? No dobra. Nie wiem, czy to było mądrą rzeczą. Dobra, Max. Schowaj się, ale może z tej strony? Żeby tak nie być przodem do przeciwników, bokiem. Dobra, przeładujmy. Dobra, dwóch padło. Tam jest jeszcze jeden trzeci. O ty! Jak mi tutaj od boku próbowałeś zajść? Nieładnie! Ty, Max! Co ty zrobiłeś? Miałeś przyładować broń, a nie się wychylać. A jest ciebie dzban nad dzbanami. To nie tak, że ja pomyliłam klawisze właśnie, czy coś w ten deseń. Dobra. Ale tutaj ktoś główkę wystawia ładnie. Wszyscy? Nie wszyscy? Jeszcze leci tutaj do mnie. O nie, czy tutaj więcej typa wyleci? Co to jest? On ma jakiś... jakąś przyłbicę ma na głowie. Dobra, spróbujmy ją strącić.
Ej, nie było aż tak źle. Myślałam, że będzie bardziej potężnym przeciwnikiem. I killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Jakie w ogóle porównanie Max tutaj zrobił? Zabił więcej gliniarzy niż cholesterol, Boże, język mi się aż poplątał z tego wszystkiego, z tego co tutaj się dzieje, bo moi drodzy, myślę, że to będzie przedostatni odcinek. Drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil, but this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Czy nie jest twoim bałaganem, to bym tak troszeczkę polemizowała, bo w końcu dałeś się w to wciągnąć. Więc po części to jest też twój bajzel. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king Da Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were. My illustrious employers, three dead and still, every chance I'd go four for four. None of this was gonna look good on the resume. I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Dobra, wszystkie wskazóweczki tutaj już mamy. To możemy się tego wycofać? Nie, no wycofajmy się. Wycofajmy się z tego i możemy lecieć tutaj. Musimy ratować świat. Przed odprychami. Żeby nikt żadnych narządów nie kradł, to musimy tutaj cały ten kartel zabić. Wymordować jakiegoś bossa może? Spanikowałam. Bardzo spanikowałam. Przeładuj, Max. Okej, okay. Ten nie żyje, ma jakieś pośmiertne drygi. Gdzie tutaj do ludzi lecisz, przyjacielu? Nie wolno tak. No tutaj jest jeden. Ale już go nie ma. Był, nie ma, przychodzi się, zjawia, znika. Całkiem sprawnie poszło. Ale coś czuję, że teraz będą większej ilości ci typowie przychodzili. Którzy mieli takie przyłbice tutaj, byli tacy potężni. Znaczy oni nie byli jakoś mega ciężkimi przeciwnikami, ale jakby sam wygląd ich budził tutaj respekt. Pieniążki, więcej pieniążków. Możemy coś podnieść? Jakąś broń może nową? Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Czyli co teraz robimy, Max? Jaki jest nasz cel? Tam mamy wyjście, to sobie tutaj zbadam. Czy ktoś na pewno mi na plecki nie wyjdzie? Bo ja wiem, że przeciwnicy w takich bierach potrafią czasami zaskoczyć i z jakiegoś tutaj małego zakamarku się wydostać. Kojarzę to z... O nie! Co to? Granat trujący jakiś? Uzdrawiący. Którędy oni ten gaz wrzucili w ogóle? Drabajna. No. Przecież widzimy kratkę tutaj. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Oops. Max. No tutaj miałeś więcej szczęścia niż rozumu, przyjacielu. Ale pakowaliśmy się do jakiegoś pokoju kontrolnego? Czyli co, będziemy tutaj mieli dostęp do wielu ważnych informacji? Jak w ogóle te kasety, znaczy płyty są porozrzucane, nieładnie. Przecież one mogą się porysować.
Czy się nie bali ich tak zostawiać tutaj? Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. No dobra. To rozumiem, że stąd wychodzimy, ale może Max zbadajmy tutaj, może jakieś apteczuszki? Nie, no bo po co? I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Poglądajmy sobie telewizję, bo czemu by nie? O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Banco Boitacasa. Nie, no dobra. To chyba jest nie najlepszy moment, Maxik, żeby się oddawać tutaj jakimś rozkoszom telewizyjnym. Lewo, prawo. Tutaj jest jakaś winda. Wszędzie możemy wejść. Nie podoba mi się to troszeczkę. To mi otwiera bardzo duży teren. Dobra. Max, przeładuj broń. Nie widzę tutaj żadnego w tym momencie. No tutaj jest jakiś. Ajajaj, nie miałam broni przeładowanej. Jak niedobrze, jak niedobrze. Ten nie ma tutaj żadnego kasku. Ten ma kask. No, zginże chłopie. Ile w ciebie mam wpakować kulek? No czemu ja nie trafiłam? O co chodziło? Jakie to było żałosne, Paula. Tyle kulek wystrzeliłaś i ani razu nie trafiłaś. No na szczęście, no zaskoczyli mnie tutaj troszeczkę, ale na szczęście nie zjechali mi jakoś mega dużo życia. Nie mogłem wyciągnąć tego tape z mojej głowy. Dlaczego Ufe zabił Rodrigo? Nie będę znaleźć żadnych odpowiedzi w lab forensycznym. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Mówisz po angielsku. There's still time, meu camarada. Dobra, skupmy się może. To będzie chyba tej najlepszą taktyką na to, żeby się skupić. Czy jakby ja ich w ogóle trafiam, zabijam ich? Czy ja zadaję tylko takie jakieś marne ciosy? Nie no, chyba część powybijałam. Dobra, schowaj się, Max. Przeładujmy sobie broń. Ilu ich tutaj jeszcze jest? Ups. Dobra, chowaj się, Max. Jeden dostał przynajmniej. A ty dostałeś tutaj serię w główeczkę. Ale to chyba wszyscy w tym momencie już nam padli, także możemy sobie odejść spokojnie od tej zasłony. Ale zwiechę za pewno, tam są apteczuszki. Więc fajnie by było, gdybyśmy się tutaj do środeczka dostali. Tutaj się nic nie otworzyło. Coś tutaj jeszcze pode mną? Nie. O! No, wychyl główkę. Max? My nie mamy naboi w tej broni. Mamy tylko 4 naboje, co? Max, odwrót. Robimy potężny odwrót tutaj. Może coś będzie? Jest amunicja, dobra. Gra przemyślała, że tutaj coś tam się takiego może zdarzyć, że nam się skończy amunicja. Ale ja nie mam praktycznie życia tutaj. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie walczyć z tym bossem jakimś takim. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Tylko pytanie, co Max, za co taka kara cię spotkała tutaj? Robiłeś złe rzeczy, ale czy byłeś złym człowiekiem? Raczej to robiłeś z dobrej intencji zawsze.
Dobra. No ej, Max. Max? Proszę mi się tutaj nie zacinać. Otwórzmy sobie te drzwi. Perigo. Rodrigo, Giovanna, Passos. Everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Dobra, strzelnica. No tylko, że Passos z tą różnicą, że on tak naprawdę to nie zginął, tylko Passos założył rodzinę i po prostu cię opuścił. Jeszcze co, że... O, tutaj jest w ogóle jakieś takie miejsce do ćwiczeń. Że twoje środki przeciwbólowe to jest twój jedyny przyjaciel, który ci został. No, przeładujmy sobie ten pistolecik, schowajmy się tutaj za zasłonę. Dobra. Dostał serię kulek, nie miał jak tego przeżyć w ogóle. I teraz pytanie, czy ktoś tutaj do mnie przyjdzie, panowie? Tak, przyjdziesz do mnie. Okej, strasznie blisko podeszli. Tamtego w ogóle jakoś wyrzuciło na te dechy, dziwnie. Nie wiem, czy tak to miało wyglądać. Ta broń jest w ogóle dobra. Albo jednak nie. Już chciałam pochwalić, bo tam myślałam, tamten umarł tak szybko, ale jednak nie. No także co, lecimy sobie. I co my tutaj będziemy mieli? Mamy jedną aptyczusię w zanadrzu. Dobra, czy on oberwał? Dobra, schowajmy się, żeby tutaj więcej razy nie oberwać. Dlaczego oni nie giną? To jest moje pytanie. Przecież ja dostałem takie ładne heciki. Dobra, Max, schowaj się. No, nie pokazuj mi w ogóle celownika, nie wiem co się dzieje, Max. Dobra, skoczmy sobie tutaj i załatwimy to po normalnemu. To nie było po normalnemu, prawie zginęłam przy tej akcji, bo oni nie giną dziwnym trafem, no ma jakiś kask, jakiś hełm ma, jakiś na głowie, jest niezniszczalny przez to, naprawdę, gro? To jest troszeczkę nie fair, nie uważasz? Jakby w ogóle nie mam takiej szansy, żeby tutaj ich zabić, ja strzelam, albo oni mają całą głowę w takim pancerzu, dobra. To jest troszeczkę bardziej jasne, dlaczego teraz mi się tak dzieje, a nie inaczej. No bo w ogóle tam ta sama broń, nie wiem czemu naboje mi się nie zestakowały. No to ma troszeczkę więcej amunicji. Tutaj jest amunicja jakaś? Dodano amunicję. No w końcu. W końcu jakaś porządna amunicja ilość. Czemu mój celownik gdzieś tam w lewą stronę uciekł? Nie mam pojęcia. Samo się tak zrobiło. Kolejne środki przeciwbólowe. O nie. Przeładujmy. Max, proszę cię, nie gin, przeładujmy sobie broń. Okej, jakiś wielki pogrom tutaj siejemy. Max, bo zaraz... No przecież... Gin ty z lewej. A, okej. Nie wiem, co się właśnie stało. Czy my to przeżyliśmy? Czy ktoś tutaj jeszcze się gdzieś kitra? Nie włącza nam się żadna animacja, żadna scenka nam się nie włącza, więc zakładam, że ktoś tam jeszcze wyleci. I zakładam, że to będzie z tych czerwonych drzwi. Aczkolwiek bardzo bym nie chciał... Poddałeś się?
Ty mi nie dojedziesz, przyjacielu? Nie będziesz próbował mnie dojechać od tyłu? No ja cię zostawię. Skoro się poddałeś, ufam ci, okej? Okay? Masz jakieś środki przeciwbólowe? Nie masz żadnych środków przeciwbólowych. Także ci nie... Okej. Okay. Podnieśmy się, Max. Becker and Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. To wyjdźmy sobie stąd może, na dobry początek i polećmy na górę. I zobaczymy, co tutaj takiego ciekawego znajdziemy. No, ktoś się tam kłóci ewidentnie. O Jezus Maria, jeszcze tak dużo typa. Estou esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Puta, puta, pelo amor de Deus! Dobra. Nie zgijmy, tylko nie zgijmy. Max! Dobra. Max, przeładujmy. Max, ale schowaj się za zasłonę. No dobra, tutaj jeden idzie. Tutaj też jest jeszcze jeden schowany. Z której strony? Z prawej. No, gdzie jesteście, koledzy? Ktoś chce jeszcze dostać kulkę z mojej cudownej broni? No, Max, schowajmy się tutaj za zasłonką. Z windy mam nadzieję, że nikt nie przyleci. Nie, nie widzę ich. To jest mój najgorszy problem, że ja nie widzę, gdzie oni są. A jak źle pobiegnę, to będę... O, tu jest. Heh. Jak w ogóle się zdradził sam ze sobą, główka? No, jeszcze jeden jest na pewno, bo słyszę, jak krzyczy. Piękny hadzik wleciał. Czy to będzie ostatni w takim razie? Tak. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Dobra, rozwalmy tutaj sufit. No dobra. A czy to nad nim musimy rozwalić, czy obojętnie gdzie, żeby tylko ta lampa spadła? Dobra. Max, odsuń się kawałeczek i schowaj się za zasłoną. Max, czemu wyszedłeś za zasłonę? Dobra, Max, proszę nie odwalać. No dobra. Nic nie zrobiłam takiego, samo się zerwało. Max, 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 proszę nie umie... Max! Max, wbiegnij tutaj, proszę. Dobra, mamy środki przeciwbólowe, także powinniśmy chwilę przeżyć. Schowaj się tutaj.
Jeżeli tam jest jakiś przeciwnik, to oni tutaj powinni do mnie przyjść. No ja nie mam praktycznie naboi żadnych. Dobra. Dobra, spróbujmy sobie popodnosić te bronie ich. Tu my ciągle nie wejdziemy. Dobra. Idźmy, idźmy w slow motion. Uda mi się tutaj schować za to, tak. Gdzie on jest? Z której strony? Z tamtej, czyli jakby na środek bym musiała tutaj podejść. No to lećmy na środeczek w takim razie. I schowajmy się tutaj. Dostał w głowę? Co to już? To było takie proste? Pozamykane? Czyżby któryś miał jakąś kartę dostępu? Tak, dokładnie. I was close to the end of all this and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Victor? Huh? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crasha Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus. Ja zakrwawiona koszula Maxa. Jak zwykle stylóweczka musi być. Take his gun. To on ma się w chwili tak kurwa. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Ale cóż, moi drodzy, może w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało moje lamienie i że będziecie chcieli zacząć, myślę, że już ostatni odcineczek. Także co, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!